Witam cię bardzo serdecznie, mój drogi widzu. Jeżeli chcesz oglądać takie kanały sportowe, które są wybierane, filmy wybierane przeze mnie i filmy, które ja chcę, a nie manipulowanie, a nie czytanie badziewia, nie czytanie gównianych stron, to pamiętaj, ten czerwony przycisk tam na dole, klikaj go, bo mój kanał jest robiony przeze mnie, nikt mi nie rozkazuje, nikt mi nie mówi. Będę nagrywał o czym będę chciał i będę mówił o czym tylko sobie zapragniecie, bo wy też jesteście jakby częścią tego kanału. Jeżeli będzie się rozwijało, to na pewno złapiemy większe zasięgi i na pewno dostaniemy się wyżej i zrobimy w siatkówce, w piłce ręcznej czegoś, czego nie było na polskim rynku, bo to co na razie widzimy to jest wielki chłam i wielkie gówno opisywanie siatkówki, piłki ręcznej. Po prostu redaktorzy, którzy pracują w Sportowych Faktach, w innych ścierwach, są po prostu ustawiani. Niestety, ale oni manipulują wami i wy to łykacie jak pelikany. Ale dzisiejszy temat jest bardzo trudny i nikt o tym nie mówi, dlatego ja muszę go poruszyć. Bo o ile zawodnicy mogą mieć to w dupie na krótką metę, to wy, ludzie, którzy obserwujecie siatkówkę i piłkę ręczną, bo ma się odbyć siatkówka, piłka ręczna, wiadomo, że to musi wrócić. Po tej pandemii, czy ta pandemia jest, czy nie ma, to nie ma znaczenia, ale to wróci. Ale skupmy się na rzeczy, jak ma to wrócić. Hale sportowe mają być bez kibiców, bo są zamknięte. Oczywiście w Polsce odbywają się turnieje towarzyskie, gdzie wchodzi chyba 15 czy 20% widzów. Ale o co mi chodzi bardziej, nie zmierzam, czy kibice wejdą, czy nie. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o piłkę nożną, to zawodnicy, prezesi mają to w dupie. Czy wchodzicie na trybuny, czy nie, oni mają was kompletnie w dupie, bo tam jest telewizja, tam są sponsorzy, tam jest telewizja z całego świata. Pokazuje dane rozgrywki. I tak naprawdę, czy wy wejdziecie, czy nie? Oczywiście, jak wejdziecie, to zapchacie kolejne portfele prezesów, ale jak nie wejdziecie, to i tak mają na was wywalone, tak naprawdę, bo czy wy jesteście w trybunach, czy nie, dla takiego zawodnika to nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że to jesteście przygotowani i tego nie muszę wam tłumaczyć, że zawodnicy mają was w dupie, bo tak naprawdę wy tylko dajecie im chleb, a oni nie dają od siebie nic. I to chyba jest zrozumiałe dla każdego, nie muszę tego tłumaczyć, bo to debil rozumie. Jak ktoś nie rozumie, to po prostu jest debilem i no i bez sensu, żeby oglądał takie filmy i bez sensu, żeby oglądał w ogóle sport na najwyższym poziomie, bo tak naprawdę kibice w tych czasach pandemii pokazują, że nie są potrzebni. Liga Mistrzów bez kibiców, zawodnicy tak samo się cieszą jak z kibicami, bo grają dla siebie, nie dla was, to oczywiście jest zrozumiałe. Ale bardziej mi chodzi o co? Siatkówka i piłka ręczna są sporty specyficzne. I tutaj nie ma tylu telewizji. Tu nie ma takich zasięgów. Ja uważam, że te sporty nie przetrwają na takim wysokim poziomie. I te stawki, czy są wygórowane, czy nie, to nie mi to oceniać. Jakby to dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś zarabia milion, czy zarabia 100 tysięcy. Nie interesuje mnie to, bo ważne ile ja zarabiam. Ale bardziej o co mi chodzi, że według mnie, jeżeli pandemia wróci, a czy wróci, czy nie wróci, to też tego nie wiem. Jest sens grania bez kibiców? Ja uważam, że nie. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, czy Ligę Mistrzów, okej, możemy zagrać bez kibiców, bo to pokazuje telewizja i to zapewni luki finansowe. Ale jeżeli mamy Ligę Polską, Ligę Norweską, Ligę Francuską i nie ma kibiców, to uwierzcie mi na słowo, te drużyny mega ucierpią. I według mnie siatkówka, piłka ręczna na takim poziomie, jakim była, to może nigdy nie wrócić i może już nie być nigdy topowych zawodników. Bo nie będzie się opłacało grać w piłkę ręczną, w siatkówkę. Bo nie wiem, czy wy jesteście świadomi, że jeżeli prezesi będą mieli dokładać do interesu, to nikt nie będzie prezesował, nikt nie będzie sponsorował danego klubu, bo nie ma czegoś takiego jak miłość do klubu. To też chyba jesteście, znaczy tego nie jesteście świadomi, ale to ja was mogę uświadomić, że nie ma czegoś takiego jak miłość do klubu. Takie coś nie istnieje. Istnieje tylko dla tych ludzi, którzy płacą za bilety i wydają swój, tracą swój czas wyjeżdżając na wyjazdy, gdzie według mnie to jest bez sensu, ale to jest wasz problem, nie mój. Dlatego uważam, że bez kibiców piłka ręczna, siatkówka może być bardzo ciężkie położenie. Musimy zrobić wszystko, aby minimum 50% kibiców zapełniło hale sportowe. Jest to rozwiązanie, bo jeżeli wchodzimy do galerii, jeżeli wchodzimy do sklepu w maseczce i nie uczestniczymy w badaniach jakichś tam danych, to czemu nie wejść na przykład w maseczce i do tego nie mieć badanej temperatury przed wejściem na halę sportową? Musimy znaleźć rozwiązanie. Ja mam wrażenie, że debile, którzy rządzą danym sportem, nie mają pomysłu na rozwiązywanie tych problemów. Bo ten problem jest do rozwiązania, ten problem trzeba rozwiązać i ten problem
jeżeli ta pandemia miałaby wrócić i to wszystko miałoby znowu wejść na złe tory, musimy myśleć o klubach, bo jeżeli kluby przestaną zarabiać pieniądze, to przestaną płacić zawodnikom, a jeżeli zawodnicy przestaną grać w siatkówkę, to nie będziemy widzieć widowiska sportowego. Dlatego czy siatkówka, czy piłka ręczna ma szansę przetrwać podczas w czasie tej pandemii? Ja uważam, że nie. I to już było pokazane. Czyli mamy piłka nożna. Ma szansę przetrwać? Oczywiście, że tak. Bo piłka nożna jest napchana. Piłka nożna jest pokazywana w dużych ilościach krajach. I przez to ja uważam, że musimy zrobić radykalne kroki, aby minimum 50% zapełniło trybuny. Ja uważam, że na przykład kupowanie karnetów i nie wejście na halę jest błędem przez kibiców. Nie róbcie takich błędów, że wy kupujecie karnet i nie macie możliwości oglądania siatkówki na żywo albo piłki ręcznej. No nie bądźcie debilami. Nie płaćcie za nic. Bo ja rozumiem, że wy kochacie dany klub, ja rozumiem, że ktoś kocha siatkówkę, ale nie może być tak, że ty dajesz pieniądze za darmo. Bo przekaż te pieniądze na dom dziecka, na schroniska dla zwierząt, a nie na jakiś pojebany klub, który tobie nie daje nic, który za chwilę może upaść i ci prezesi znikną z danej dyscypliny. Przez to musimy apelować o to, że kibice muszą wchodzić na trybuny i kibice muszą zapełnić hale sportowe z tego powodu, że może być naprawdę wielki problem. I te kluby, które były wielkie, naprawdę mogą przestać istnieć. I to jest radykalny problem piłki ręcznej i siatkówki, bo podczas pandemii siatkówka nie grała. Piłka nożna, inne sporty, sporty motorowe wróciły do gry, a siatkówka, piłka ręczna została kompletnie zamrożona. Tu kompletnie nic nie było. I to jest według mnie największy problem, że sporty halowe mają wielki problem. Jak to zrobić, żeby podczas tej pandemii wpuścić kibiców? Bo oni chyba dobrze wiedzą, że bez kibiców nie ma sensu. Oczywiście super puchar czy jakiś tam mecz możesz zagrać bez kibiców, ale na dłuższą metę to po prostu nie ma sensu. Prezesi o tym wiedzą bardzo dobrze, bo oni liczą swoje pieniądze, nie pieniądze wasze, tylko swoje pieniądze. I wiedzą, że jeżeli wróci pandemia, to po prostu znowu zostanie wstrzymana siatkówka czy piłka ręczna, bo nie ma sensu grać bez kibiców. Chyba że tak mówiłem wcześniej, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, czy Liga Mistrzów, gdzie pokazuje to mnóstwo telewizji, są mnóstwo zasięgów ma to i po prostu to się i tak finansowo dopnie. Ale jeżeli my zrobimy błąd, że zagramy bez kibiców, to za rok zobaczymy siatkówkę, jakiej nigdy nie widzieliśmy. Na niskim, bardzo słabym poziomie, bo kilku zawodników, którzy zarabiali top pieniądze, zakończą swoje kariery, bo po prostu nie będzie się opłacało inwestować w siatkówkę i poświęcać mega dużo czasu. Bo ja rozumiem, że możesz się poświęcić rok czy półtorej roku z mniejszymi pieniędzmi, ale po 2 latach znowu chcę zarabiać godziwe pieniądze, bo to jest bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu, bardzo dużo poświęcenia tracisz. I ja rozumiem, że ci sportowcy chcą zarabiać pieniądze i muszą zarabiać pieniądze. To jest proste, bardzo proste i nie ma innej drogi, tylko kibice na hali sportowej. Mam nadzieję, że to się stanie i mam nadzieję, że nie zrobimy tego błędu, że wpuścimy siatkarzy, piłkarzy ręcznych bez kibiców, bo wtedy zobaczymy wielką tragedię i wtedy zobaczymy koniec piłki ręcznej i siatkówki. Nie tylko w polskim wykonaniu, ale w europejskim, bo i tak piłka ręczna i siatkówka są na drodze pochyłej, bo coraz mniej zawodników uprawiało sporty, coraz mniej drużyn dominowało siatkówkę, coraz mniej zawodników wchodziło do elity i to było widać. Nie wiem, czy wy jesteście tego świadomi, ale ja to widziałem, że tak było, a może być jeszcze gorzej. I mam nadzieję, że działacze, prezesi na pewno, ale działacze nie zrobią tego błędu, że zagrają bez kibiców, a jeżeli tak, to apeluję do was, nie oglądajcie w telewizji siatkówki, nie oglądajcie piłki ręcznej, bo wtedy otworzą się oczy działaczom, że nie można zdymać na takim małej płaszczyźnie, jakim jest piłka ręczna i siatkówka, bo to jest obiekt zamknięty i tutaj telewizja nie jest tak zainteresowana siatkówką i piłką ręczną, jak innymi sportami.